osiedle w Jasnej zyskało plac zabaw z prawdziwego zdarzenia za ponad 40 tysięcy złotych. Wszystko dzięki dofinansowaniu z lokalnej grupy działania w Dzierzgoniu dla stowarzyszenia działającego dla lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji również była możliwa dzięki wsparciu lokalnego przedsiębiorcy, który bezpłatnie wydzierżawił działkę pod budowę placu zabaw. Tak, otrzymałyśmy dzięki naszej pani burmistrz, która nam bardzo pomogła. Otrzymałyśmy środki w kwocie 50 tysięcy i nasze koło było może właściwie w takiej trochę rozsypce, ale dzięki naszej młodej grupie dostałyśmy takiego powera, no i żeśmy się tak zmobilizowały. Nawet koło się powiększyło. Powiększyło, tak. Dzięki naszemu może tutaj panu Jensowi, który nas też tu tak nam dopinguje. Mamy super sponsorów, no i naszą piękną, młodą młodzież. Największa przyjemność, oczywiście na koniec, to otwieranie placów zabaw, ale to jest poprzedzone wielką, wielką pracą i kilkoma miesiącami trudu tych mieszkańców, trudu członków stowarzyszenia, ale też to jest efekt takiej modelowej współpracy stowarzyszenia z lokalnym biznesem, ze społecznością lokalną. Dzięki temu powstaje kolejne miejsce, miejsce bezpieczne dla dzieci do zabawy, ale również miejsce rekreacji i takiego sportowej aktywności dla mieszkańców Jasnej. A Wam jak się podoba plac zabaw? No, fajny jest. Też fajny. No a i co zdaniem. Ci się najbardziej podoba? Zamek. Brakowało wcześniej tego typu urządzeń? Tak.